Tak, Dawid bardzo dobrze grał i na pewno był ważnym elementem, przyczynił się bardzo do tego, że akurat oni wygrali to spotkanie. No, na pewno to była bardzo ważna postać w zespole z Jastrzębia, nie mieliśmy na niego dzisiaj za bardzo sposobu i przegraliśmy to spotkanie, aczkolwiek myślę, że były szanse. Na pewno nie zaprzeczę, jestem zadowolony z występu całej ekipy i z tych trzech punktów, bo widzieliśmy, jak silna ekipa do nas przyjeżdża, aktualny mistrz Polski. Do tego gdzieś pierwsze spotkanie u nas przed własną publicznością nie wyszło nam najlepiej, także cieszymy się, że dzisiaj zagraliśmy dobre spotkanie i zgarnęliśmy tutaj trzy punkty. Zagraliśmy bardzo dobrze w zagrywce, ale to niestety nie wystarczyło, bo trzeba zrobić dużo więcej niż jeden element, żeby wygrać mecz na takim poziomie. No nam niestety trochę zabrakło. Nie graliśmy źle, ale no tak jak mówię, no w tym, ten trzeci set nam bardzo uciekł i tego możemy najbardziej żałować, bo w nim mieliśmy dużą przewagę i uważam, że dzisiaj no, zasłużyliśmy na trochę więcej, ale też sami pozbawiliśmy się tej szansy. No na pewno gdzieś zdawaliśmy sobie sprawę, że musimy Bełchatów odrzucić od siatki, żeby nie korzystali dużo z pierwszego tempa. A jak się dużo ryzykuje, to czasami też się popełnia dużo błędów i gdzieś to jest wkalkulowane. Koniec końców w tych kluczowych momentach udało nam się zrobić jakiś punkt zagrywki, czy odrzucić rywali od siatki. I to było kluczowe, że mieć te 2-3 punkty przewagi. Później oczywiście gra się dużo łatwiej, spokojniej, dlatego cieszę się, że tak dzisiaj zagraliśmy. Aczkolwiek myślę, że każdy element jest do poprawy, jak u nas takiej urywali. Myślę, że to nie chodziło o decyzje sędziowskie, takie były, jakie były. Myślę, że były słuszne i to na pewno nie przez sędziów przegraliśmy. No na pewno, ale na pewno na takiej jakości też bardzo często no nie da się grać po prostu przez aż tak długi okres czasu. I szkoda, że po prostu uciekło nam to spotkanie. Być może, na pewno. To taki set, gdzie się rozstrzyga wszystko w końcówce. My jeszcze tego seta praktycznie goniliśmy całego od początku. Tym bardziej się cieszymy, że udało nam się tą końcówkę wygrać, bo ostatnio w spotkaniach różnie z tym bywało, więc myślę, że po tym secie mieliśmy następny głęboki oddech, że teraz jest to, możemy docisnąć dalej i zgarnąć tutaj komplet. I tak zaczęliśmy czwartego seta i przez w miarę większość tego seta kontrolowaliśmy sytuację. Na pewno Resowia teraz akurat w tym momencie będzie najbardziej niebezpieczna, bo są świeżo po zmianie trenera. Na pewno zawsze zmiana trenera dla drużyny to jest bardzo pozytywny bodziec do pracy i później też do lepszej gry, bo oczywiście każdy musi sobie zasłużyć od nowa na miejsce w szóstce, także jestem pewien, że mecz z Resowią będzie bardzo ciężkim spotkaniem. No a dla nas będzie okazją do zrehabilitowania się. To na pewno jest bardzo mocny rywal i oni tam przyjadą i będą walczyli do upadłego. I to będzie bardzo, bardzo ciężki mecz, który oczywiście musimy zrobić wszystko, żeby wygrać.